chciałabym, abyś poopowiadała w rozmowach kojących, aby ukoić trochę właśnie emocje i uczucia nas wszystkich. Troszeczkę właśnie będę chciała, abyśmy o tym porozmawiały, właśnie jak na bieżąco radzić sobie z emocjami, z uczuciami. Ale właśnie z Twojej perspektywy, Jolu, dlaczego tak ważne jest, żeby w ogóle te emocje i uczucia przyjmować, akceptować, że one są w nas? Dlaczego jest to tak bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które mamy? W dzisiejszych czasach jest to ważne, bo czasy są trudne, zwłaszcza emocjonalnie. A tak normalnie jest to ważne z tego powodu, że emocje i uczucia są energią. Energią, która nas napędza do życia, która powoduje, że chce nam się żyć, że chce nam się robić różne rzeczy, że chce nam się śmiać, chce nam się płakać. I wszystko to, i w zależności od tego, jak potraktujemy tę energię, to tak będzie wyglądała nasza jakość życia. Nasza kultura ma to do siebie, że próbuje emocje zepchnąć na dalszy plan, na rzecz intelektu, ostatnimi laty na rzecz duchowości, która jest ponad intelektem i ponad emocjami. Natomiast esencją naszego życia jest właśnie ta sfera emocjonalna. Bez tej sfery nie jesteśmy w stanie ani kochać, ani reagować na krzywdę, ani reagować na to, co piękne. Nie możemy mieć takiego wewnętrznego napędu do tego, żeby cieszyć się życiem. Zresztą jest takie powiedzenie, czuję, że żyję. Czyli samo życie jest energią, która w naszym ludzkim życiu przejawia się poprzez emocje i uczucia. Czyli to jest jakby na takiej zasadzie, że jeżeli ja odcinam się od tych uczuć i od tych emocji, to po prostu generalnie mogę odcinać się od wszystkiego tego, co przychodzi ze świata. Dobrze to rozumiem. Czyli jakby, że też trudno mi będzie się cieszyć dostatecznie, jakby czy w takiej intensywności, w jakiej mogłabym się cieszyć życiem, też nie będę mogła się nim cieszyć, jeżeli nie będę przyjmowała generalnie wszystkich emocji i uczuć, które się we mnie pojawiają. Tak. Emocje i uczucia są naszym wyposażeniem i to jest rezonans. Czyli my rezonujemy na świat, na zdarzenia, na wewnętrzne przekonania również, emocjonalnie i uczuciowo. Nie ma możliwości, jeżeli się odetniemy od emocji i uczuć, to przestaniemy ze światem mieć kontakt. Przestaniemy wchodzić w interakcję, w żywą, autentyczną interakcję, która jest przypisana ludzkiej naturze. Tak, dlatego często mówimy, że po prostu ktoś jest oderwany od rzeczywistości, że jakby totalnie nie czuje, co się dzieje, nie widzi, nie czuje, co się dzieje dookoła. No właśnie to, czym tak naprawdę są emocje, uczucia? Czym są? Co to jest tak naprawdę? No bo mówiłaś już tutaj, że jest to jakaś właśnie też energia, która przez nas też przechodzi i jak ona swobodnie płynie, że jeżeli pozwalamy, swobodnie płynie. Ale czym są dokładnie? Emocje są naszym wyposażeniem biologicznym. Wszystkie ssaki również mają emocje. To jest libido, to jest agresja i to jest instynkt samozachowawczy. Więc jesteśmy wyposażeni biologiczne emocje, czy chcemy, czy nie. I tych emocji nie da rady, można powiedzieć, zlikwidować, czy uwolnić, bo to jest takie modne hasło ostatnimi czasy, czy ich się pozbyć. To są emocje, dzięki którym my kochamy, my potrzebujemy bliskości, decydujemy się na dzieci, dzięki odczuwamy radość, fizyczną radość z bliskości, seksu i to jest energia, to jest akurat ta energia libidynalna. Energia agresywna to jest też energia życiowa wpisana w naszą naturę, tak jak zwierzęta mają energię do życia, czyli taki, można powiedzieć,
aktywują się dzięki emocjom. Tak? Czyli aktywacja wiedzie poprzez wyrażanie emocji. Agresja jest nam potrzebna do tego, żeby chronić nasze terytorium, dbać o to, żeby nasz teren czy nasza rodzina była bezpieczna, żeby zdobyć to, co jest nam potrzebne do życia i do obrony. Blokując agresję, mamy właściwie ten instynkt stłumiony i wtedy zaczynają się kłopoty. I w końcu lęk, czy instynkt samozachowawczy, czyli lęk przed śmiercią, również charakterystyczny wszystkim ssakom, w tym ludziom również, to jest reakcja, która pozwala człowiekowi na przetrwanie gatunku. Czyli jeżeli ktoś wtargnie na naszą przestrzeń, to uruchomi się w nas albo agresywna obrona, albo chęć ucieczki. Czy chcemy, czy nie, to się zadzieje. Nie ma takiej możliwości, żeby tego nie doświadczyć, chyba że mamy stłumione te uczucia i wtedy zaczyna się chciałam tak dopytać, że jeżeli tłumimy, to wtedy właśnie możemy mieć też, w takich sytuacjach możemy spotkać się z dziwną reakcją naszą, że może ona nie nastąpić. Właśnie ta reakcja taka naturalna. Więc ta sfera emocji jest czymś, co sprawia, że żyjemy energią. Więc jest konieczna do tego, żeby nauczyć się z nią obchodzić, ponieważ jest dzika, naturalna, zwierzęca. I tak naprawdę dla nas jako ludzi zadanie jest takie, żeby ją nauczyć się sublimować. Sublimować, ale nie negować, bo dzięki niej no po prostu żyjemy, mamy energię do życia. Co oznacza sublimacja? Sublimować? To znaczy nie wyrażać bezpośrednio. Czyli jeżeli ktoś wtargnie na twoje terytorium, to nie uderzysz go patelnią od razu, tylko od razu. Wysublimowaną reakcją będzie powiedzenie proszę wyjść z mojego domu. Tak? Czyli taką adekwatną reakcję, ale nie raniącą jakby bezpośrednio. Chyba że sytuacja już tego wymaga, że już jest obrona, bo ktoś nas atakuje, no to wtedy wiadomo, że... Po patelnie. Natomiast libido, czyli w libido, bo mi się zawsze libido właśnie kojarzyło z taką energią, taką właśnie pierwotną, tą energią seksualną i w ogóle, ale też właśnie do niej też należy radość, tak? Czyli libido to też jest wyrażanie radości, jakby... Dzięki temu, że wyrażamy libido, czy idziemy za tym instynktem, dbamy o to, żeby zaspokajać potrzeby, na przykład seksualne, czy potrzeby fizycznej bliskości, dzięki temu czujemy radość. Dlatego, że nasza biologia, nasz organizm jest tak skonstruowany, czy tak zaprogramowany, nie wiedzieć jak to jest przyczyna, przynajmniej ja nie wiem, że przepływ tej energii, pozwolenie sobie, dbałość o te potrzeby jest konieczna do tego, żeby ta radość się pojawiła jako skutek przyjemności, przeżytej przyjemności, rozluźnienia, relaksu i bliskości. To jest w biologii taka zasadnicza wartość, myślę, nie tylko. Dobrze, to tutaj mamy emocje, a uczucia, jak je rozdzielić, jakby dostrzec różnicę, bo mi się wydaje, że my bardzo często to my w ogóle mylimy i wszystko wrzucamy jakby do jednego pojęcia. Więc uczucia są charakterystyczne wyłącznie ludziom i uczucia powstają na skutek samoświadomości, czyli fakt, że my jesteśmy świadomi, że jesteśmy, że możemy siebie obserwować, możemy wpływać na to, w jaki sposób się zachowujemy, powoduje, że powstają w nas uczucia wyższe. Tak to rozdzieliłam w takim swoim rozumieniu. Te uczucia wyższe związane są, one oczywiście bazują na emocjach biologicznych, ale związane są z naszym poziomem świadomości. Czyli im szersza przestrzeń samoświadomości, im szersza przestrzeń
w doświadczaniu siebie, innych ludzi, świata, tego co się dzieje, różnych okoliczności, tym te uczucia są subtelniejsze. Czyli na przykład uczuciem miłości tak, może być, o ile na poziomie biologicznym miłość się przejawia jako seks, pożądanie, namiętność, tak, to też bardzo często nazywamy miłością, chociaż nią tak naprawdę nie jest, to uczucie wyższe miłości jest uczuciem na skutek dostrzeżenia drugiego człowieka, tak, szanowania jego, jego przestrzeni, uczenia się czy poznawania i, na, i otwierania się na, i takiej otwartości na bliskość, na intymność też na poziomie mentalnym i uczuciowym. To jest miłość. Mamy złość, jeszcze jako uczucie wyższe. Tych uczuć oczywiście jest całe mnóstwo, bo jest ich całe, w zależności od, od poziomu wrażliwości, może być ich naprawdę cała masa. Złość w uczuciach wyższych jest mechanizmem obronnym. Czyli jeżeli my się złościmy na coś, to zazwyczaj pod spodem, pod tą złością mamy jakąś ranę. Rany nieprzyjęcia, najczęściej z dzieciństwa, która wiąże się z tym, że nasze uczucie miłości czy takiej totalnej otwartości zostało zranione, nadużyte czy pozostawione same sobie. I wtedy te rany, żeby przetrwać w dziecięcym rozumieniu, musimy się zamknąć na tę totalną akceptację i otwartość, obudowując to mechanizmami obronnymi, ale to jest jakby dodatkowy temat. Czyli mamy w uczuciach wyższych mamy cztery rodzaje uczuć i pochodne tych uczuć. To jest miłość, czy radość, złość, lęk oraz smutek. Czyli te, można powiedzieć, w tych kategoriach, czy w tym klimacie, w tym bogactwie doświadczenia związanego ze świadomością, czyli z taką wiedzą na temat samych siebie i otaczającego świata, powstają te uczucia, dzięki którym nasze zachowania mogą być troszkę szersze niż tylko dotyczyć naszych biologicznych instynktów, czyli zaspokajania potrzeb na tym podstawowym poziomie. W momencie, kiedy odcinamy się od tych uczuć, odcinamy się od odczucia właśnie dlatego, że jako dziecko właśnie doświadczaliśmy tego typu sytuacji, że właśnie zamykaliśmy się na ten taki naturalny przepływ, nie mogliśmy sobie pozwolić. W jaki sposób to się będzie przejawiało też w naszym życiu? Jeżeli się odetniemy od uczuć. Jeżeli się całkowicie właśnie będziemy odcinać od uczuć, to do czego to później jakby prowadzi w dłuższym czasie? Różne mogą być przejawy takiego odcinania się. Zazwyczaj, czy rzadko jest tak, że dziecko się odcina całkowicie, bo rzadko żyje w takich warunkach, wyłącznie w takich warunkach, które zmuszają go do odcięcia się od sfery uczuć. W zależności od tego, na ile temperament człowieka, czy temperament dziecka, potem dorosłego człowieka jest intensywny, to odcięcie może mieć różnie się przejawiać. Takim charakterystycznym w naszej kulturze mechanizmem obronnym jest racjonalizacja, czyli tłumaczenie, czy negowanie i unieważnianie tego, co się przeżywa. Czyli ja już rozumiem całą sytuację, mnie to właściwie nie obchodzi. Czy nie muszę reagować, bo to nie moja sprawa, czy to mnie nie dotyka, bo ja rozumiem przyczynę tego, co się dzieje, albo to mnie nie dotyka, bo ja już jestem ponad to i jestem w innych przestrzeniach też. Jest to mechanizm obronny. Czyli innym przejawem takiego zablokowania uczuć będzie oziębłość, czyli chłód emocjonalny, czyli brak dostępu do rezonansu emocjonalnego, do rezonansu uczuciowego na to, co się dzieje. W skrajnej postaci tego chłodu, czy takiego odcięcia, zblokowania doświadczania uczuć będzie okrucieństwo.
To okrucieństwo tutaj mówię nie w, w takim przypadku osobowości psychopatycznej czy narcystycznej, ale zblokowania emocji i uczuć, czyli też może to zaowocować właśnie takimi przejawami. Innym przejawem są wszelkiego rodzaju nerwice, czyli tam mamy wykluczone czy stłumione określoną część niechcianych uczuć, czyli tego, co, co było nie do uniesienia czy nie do przyjęcia w dzieciństwie, ewentualnie depresji. Czyli tak naprawdę wyeliminowanie czy stłumienie zdolności do doświadczania chęci do życia. Chęć do życia mamy w libido. W libido i w agresji, czyli w tych biologicznych impulsach. To ja widzę teraz taką dużą różnicę właśnie pomiędzy jakby blokowaniem emocji, które się pojawiają, a blokowaniem uczuć, że to jakby jest faktycznie jakby zupełnie jakby inne, mogą się w nas później mechanizmy dziać. Dlaczego jest tak ważne, żeby uwalniać te emocje i dlaczego emocje, bo to już bardziej emocje, bo jeżeli odczuwam złość, odczuwam, jest pojawia się emocja, bo staję w jakiejś tam, jestem w jakiejś sytuacji i czuję jakieś emocje, tak? Jestem jakoś, jestem poruszona, no to czuję złość na przykład. Dlaczego jest tak ważne też, żeby to uwalniać na bieżąco i właśnie, i dlaczego tak jest, że tego nie da rady tak sobie zrobić jednorazowo, bo ja sama widzę po sobie, że mam wrażenie, że czasami pojawiają mi się podobne rzeczy i tak jakby to się cały czas ciągnęło jakaś jedna rzecz, że to się po prostu w jakimś, jakieś warstwy się po prostu otwierają, nie wiem, mam takie wrażenie czasami, no bo bo nam się wydaje, że wykonamy sobie pracę raz, zrobimy sobie pracę i wszystko będzie już, będę szczęśliwa do końca życia. Dlaczego tak jest, że te emocje znów się pojawiają, że w jakichś sytuacjach one znów odżywają? Bo my, dopóki żyjemy, emocje są naszym barometrem w życiu. One pojawiają się po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób zareagować. Czyli są rezonansem na... Mówimy o emocjach biologicznych. Emocji biologicznych nie da rady uwolnić. Bo tak jakbyśmy uwolnili trawienie. Albo uwolnili spanie. No można próbować. Nie? Tylko myślę, że już wtedy nie będziemy ludźmi. Bo bez tego bez możliwości reagowania, rezonowania nie ma życia. Tak? Nie ma interakcji, nie ma relacji, nie ma wspólnoty, działania, aktywności, radości, nie wiem, smutku, całego spektrum życia. No bo jakby osoby, które się rozwijają, czasami im się tak, nie wiem, mi się wydaje, że spotykałam się z takimi reakcjami, że no jak ona się złości, przecież ona tak nad sobą pracuje, tak się rozwija. To znaczy, że ona nie rozwija się dostatecznie, skoro ona nie jest w pełni radości cały czas. No ale tak jak mówisz, życie to jest ten rezonans, czyli wszystko to, co się dzieje, reaguje adekwatnie do tego, co, co życie przynosi. No, taki pomysł, myślę sobie, że w ogóle pomysł, że można uwolnić emocje w sensie nie czuć, albo czuć wyłącznie to, co miłe, przyjemne i tak dalej, to jest pomysł teoretyczny i nierealistyczny. Jeżeli uda nam się pracy, w różny taki pomysł zrealizować, to mamy gwarancję, że w dłuższym czasie wpadniemy w przygnębienie, w depresję, w nauk i będziemy mocno przygnębieni albo pogubieni w życiu. Nie da rady. Jeżeli my chcemy wyeliminować jakąś część naszych emocji, to w dłuższym czasie eliminujemy je wszystkie. Nie ma takiej możliwości, żeby wyciąć, nie wiem, żeby trawiła wątroba, a nie trawił żołądek na przykład. No, no to tak. Jest podobne. Myślę sobie, to jest pomysł, szczerze mówiąc, ja nie wiem skąd ten pomysł, jakie jest źródło tego pomysłu, że uwalniać emocje, to znaczy doprowadzić człowieka do tego, żeby czuć wyłącznie szczęście. Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby wszyscy 24 godziny na dobę ciągle szczęśliwi. Znaczy może to jest jakaś taka wizja takiej utopii, że faktycznie jest taka kraina tylko szczęśliwości, nie? No bo tak,
No gdzieś w głębi podejrzewam, że mnóstwo osób marzy o tym, żeby tylko być szczęśliwym cały czas. Czyli nie żyć. Bo bez szczęścia... Czyli to wynika z wypierania tych... Tak, dokładnie tak. Z wypierania naszej ludzkiej natury. To jest tak, jakby bawić się w Boga i uznać, że to, co mamy w wyposażeniu, to jest niedobre, trzeba to ponaprawiać i wykluczyć te rzeczy, które są niewygodne. To jest niewygodne, bo myślę sobie, że dostęp do uczuć, szacunek do tego, że przeżywamy, że reagujemy, że mamy ten rezonans, że on jest różny na różne sytuacje, w różnych sytuacjach przeżywamy różne emocje i różne uczucia. To nie jest tak, że możemy na wszystkich odczuwać tylko radość. Przecież to jest no, pomysł, który jest tak naprawdę niespójny z naturą. No, taki pomysł właśnie, że możemy żyć tylko w szczęśliwości jest... Ja sobie zdaję sprawę, że doświadczanie jakichś duchowych, szerokich przestrzeni, nie duchowych, tylko szerokich przestrzeni i świadomości wiąże się z doświadczaniem też takiej bezwarunkowej miłości, która jest stanem błogości, ale nikt, żaden człowiek, który żyje w zwyczajnej rzeczywistości, nawet ten oświecony, nie może być cały czas w tym stanie, bo nie byłby w stanie funkcjonować, czyli nie byłby w stanie pójść do urzędu, nie wiem, zapłacić rachunków, tak, wychowywać dzieci. Czy... To one się same nie zapłacą. No nie, nie zapłacą się. No, tak, to jest dokładnie. Że jest to pomysł, który z mojej perspektywy jako psychoterapeutki jest szkodliwy. Jest szkodliwy, szkodzi nam wszystkim i ten trend do tego, żeby nie czuć, albo żeby czuć tylko szczęśliwość, powoduje, że cały obszar naturalnych, prostych reakcji złości, niezgody, stawiania granic, stawiania wymagań zostaje stłumiony w podświadomość i powoduje, że otoczenie zaczyna nam pokazywać... Grać na nerwach. Grać na nerwach, tak. Po to, żeby to wyszło na tak, zewnątrz. Żeby powrócić do równowagi, do interakcji. Naturalnie. Tak bardzo modny jest rozwój duchowy. I właśnie bardzo często właśnie w tym rozwoju duchowym jakby przyjmuje się to, że właśnie że ten rozwój duchowy jakby ma być takim, trochę ja to tak nazwę, takim na tyle wygimnastykowaniem naszego umysłu i naszej uważności, że my przestaniemy czuć właśnie te złe emocje, że nie będziemy wyładowywać złości, że nie będziemy jej czuć, że tak naprawdę człowiek bardziej rozwinięty duchowo, no to ten, który już tak potrafi być opanowany z emocjami, taki właśnie ułożony i w ogóle taki... Co ty, Jolu, myślisz na ten temat? Bo to, myślę, jest bardzo szkodliwa informacja w ogóle. Bardzo szkodliwa. Bardzo szkodliwa i jest to przejaw ego duchowego. Czyli to ego duchowe jest lepsze od zwykłego ludzkiej, od zwykłej ludzkiej tożsamości. Myślę sobie, że są dwa nurty myślenia. Mówię o przeszłości, nie mówię o tendencji współczesnej, bo współczesna tendencja jest biznesem. Jest obietnicą oderwania się od prozy życia. Tak? Będziesz rozwijać się duchowo, to nie będziesz czuć emocji, tak? Będziesz czuła się tylko szczęśliwa. Albo spełnisz wszystkie swoje, wyślesz intencje i będziesz miała to, co sobie wymyślisz. Wiele, wiele innych, nie? Bo, jakichś nadzwyczajnych uczuć, nie prozy życia. I ta, jestem przekonana, że to jest tendencja napędzająca biznes. Znaczy, nie wiem, nie chcę przez to powiedzieć, że osoby, które prowadzą takie rzeczy, robią to tylko dla pieniędzy i mało, tak, że to nie,
nie w tym rzecz, że konkretna osoba prowadząca takie zajęcia ma akurat taką motywację do tego. Natomiast myślę, że jest to trend naszej kultury, że wszystko na zewnątrz jest lepsze niż to, czym jesteśmy. I teraz, jeżeli patrzę na swoje rozumienie duchowości, to rozumiem to w taki sposób, że duchowość jest tak naprawdę docieraniem do pola bezwarunkowej akceptacji, do pola bezwarunkowej miłości. Czyli tak naprawdę prostą konsekwencją tego myślenia jest akceptowanie i przyjmowanie wszystkiego, co w nas żywe, prawdziwe. I teraz jeżeli my nauczymy się tej akceptacji, przyjmiemy całe spektrum uczuć, mamy w związku z tym poczucie wartości i poczucie godności, to rozszerzanie tej przestrzeni w pole duchowości, czyli poszerzanie świadomości, powoduje, że my jesteśmy w stanie zawrzeć tę uczuciowość i ją wysublimować, czyli nie reagować gwałtownie od razu, tak, czy w destrukcyjny sposób. Czyli jesteśmy w stanie obchodzić się z tą sferą emocji i uczuć w konstruktywny sposób, przewartościowując swoje przekonania, swoje postawy i jakby wcielając w życie te wartości tych szerszych przestrzeni. Jeżeli tego nie zrobimy, czyli jeżeli zamkniemy, unieważnimy sferę emocji i uczuć, to prostą drogą pójdziemy albo w odszczepienie od odrealnienie, czyli rezygnację z prostego życia w imię wyższych jakichś wyobrażeń na ten temat i niesamowitych przeżyć, albo będziemy mieć tendencję do tego, żeby używać duchowości do egocentrycznych potrzeb. I to już jest kuriozalny pomysł w moim poczuciu. Czyli w jaki sposób używać duchowości do egoistycznych? W jaki sposób? No jak to się może przejawiać? No na przykład, że będziemy mieć pomysł, że zrobimy, że użyjemy dostępu do tych mocy, czy do tych przestrzeni, do tego, żeby zrealizować swoje pomysły. Czyli wytniemy siebie z całego systemowego, czy wielowymiarowego poziomu, czy wielowymiarowej przestrzeni, gdzie wszystko jest ze sobą współzależne, wytniemy siebie z tego i uznamy, że tutaj sobie zrobimy po swojemu. Nieświadomi zupełnie tego, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Bo mi się, ja teraz jak tak właśnie tego słuchałam, jak to opowiadałaś, Jolu, to od razu mi się tak nasunęło, że to może być nawet po prostu taka zła interpretacja, że te osoby, które właśnie taką narrację obierają, że można jakby pozbyć się tych wszelkich złych uczuć, tak? Czyli jakby powiedzmy tam przykład złości, tak? No bo ta złość jest najczęściej, zwłaszcza dla nas, dla kobiet, uważana, że źle jest zło, złość piękności szkodzi, więc jakby to najprostszy przykład będzie, tak? Ta złość. Więc może po prostu te osoby, które właśnie w taki sposób uczą i przekazują tak tą wiedzę, same tym żyją, to może to wynikać też z tego, że one po prostu mając styczność z osobami, które właśnie już doszły do takiego miejsca, o którym ty mówisz, że już w wysublimowany sposób potrafią przejawiać te swoje emocje, które się pojawiają i jakby nie ranią nikogo i nie strzelają na oślep, tak jak wcześniej mówiłyśmy, tylko właśnie są bardziej opanowane, to te osoby sobie stworzyły ten pomysł na wygląd tego, bo patrząc z zewnątrz na te osoby, które w taki sposób potrafią reagować, mogły sobie stworzyć pomysł, że to ja też tak będę to tworzyła, tylko właśnie to nie jest w sposób wypracowany, to o czym ty powiedziałaś, tylko w sposób taki, że sobie stworzyłam sobie pomysł w głowie, że ja w ten sposób będę reagować, że to są osoby, które same siebie tak naprawdę tym krzywdzą. Tak, tak sobie to po prostu słuchając od razu mi się takie coś pojawiło, że to no niestety wyciągamy mylne wnioski. Wyciągamy mylne wnioski i jest jeszcze jeden aspekt, bo myślę sobie, że w ogóle taki pomysł, że przez to, że mamy dostęp do szerszych przestrzeni świadomości, w związku z tym doświadczamy też innej jakości w takim byciu, w takiej spójności ze sobą, to nie oznacza,
że jeżeli zostaniemy zaatakowani znienacka, czy ktoś przekroczy nasze granice, że nie uruchomi się biologiczna agresja i nie zareagujemy odruchowo w agresywny sposób. To jest fikcja, żeby myśleć, że to jest możliwe. Ja nie mówię o joginach, którzy żyją w jaskiniach całe życie, bo to jest kompletnie jakby inna rzeczywistość, tak? Mówimy o przeciętnym człowieku, który żyje w codzienności zwyczajnie, tak? Płaci rachunki, pracuje, ma rodzinę, bliskich, dalszych i tak dalej. Nasunął mi się przykład, że i chodzi do sklepu, gdzie ktoś może go szturchnąć łokciem. Więc naturalnie się budzi jakaś reakcja na to, prawda? Przecież nie przejdę, och, ja będę pałać miłością do wszystkich, nawet jeżeli ktoś mnie, nie wiem, palnie w twarz. No to jest, no, jak tak nawet sobie myślę o tym, to jest faktycznie no, bardzo duża iluzja. Okłamanie samej siebie. Bo myślę sobie, że jest możliwe taki rodzaj reakcji, jeżeli byśmy akurat w tym sklepie, co jest prawdopodobne, byli w stanie tej obecności z szerokim dostępem do pola świadomości, tak, do szerokiego, do takiego pozaegocentrycznego pola świadomości. I wtedy rzeczywiście z tej możemy zareagować inaczej, ale też zareagujemy. To jest inna jakość tej reakcji, natomiast jeżeli idziemy do sklepu, gdzie jest dużo ludzi, dużo takiej energii, no zwłaszcza teraz, nie? Która jest rzeczywiście taką energią złości, czy agresji jest, czy lęku, to nam się to udzieli, czy chcemy, czy nie, i zawęzi nam się przestrzeń świadomości. Wtedy zareagujemy normalnie. Nie ma takiej możliwości. Nawet nie wiem, czy znasz taką przypowieść Antony de Mello, który opisywał sytuację, w której mnich po trzęsieniu ziemi do swoich uczniów powiedział: widzieliście, co to znaczy spokój? Trzęsienie ziemi, taka katastrofa, a ja spokojnie piłem wodę ze szklanki. Na co jeden z uczniów mówił: ależ mistrzu, to był sos sojowy. To ego duchowe ma takie pomysły, które kompletnie jakby no nie szanują. Ta bezwarunkowa akceptacja nie jest czymś oddzielnym od naszej ludzkiej natury, tylko ona ma się przez nas przejawić. A jeżeli ma się przez nas przejawić, to bez szacunku do tej sfery żywej, człowieczej, no po prostu będzie czymś albo dziwacznym, albo służącym korzyściom, no, albo rzeczywiście no, zechcemy wprowadzać ją w życie. Także w tym względzie myślę sobie, że dużo złego się dzieje w takim szukaniu ucieczki od odpowiedzialności za to, w jaki sposób żyjemy w codzienności. Myślę sobie, że inny rodzaj duchowości jest po prostu na jakimś tam sposobem na zewnętrzny pomysł na nas samych, który nie buduje naszej wewnętrznej spójności, która w moim poczuciu jest podstawą takiej tego, co uznajemy, czy co widzimy jako wartość w przeżyciu, oczywiście, w jakości życia. Ale nawet jak właśnie opowiadałaś i mówiłaś właśnie o tym, żeby przyjąć, że to wszystko jest część nas, że to po prostu jakby, nie wiem, czuję się taką ulgę, aż tak jest taka lekkość w tym, że takie właśnie przyjęcie swojego tego człowieczeństwa, że jestem człowiekiem i mam te instynkty, mam te emocje, które się pojawiają, to jest normalne i to jest okej, że to jest. To jest aż taka ulga po prostu, że tak można. I to jest... że tak można. Że można i że warto ryzykować, bo wydaje mi się, że... Znaczy, no, nie wydaje mi się. Wiem to, że ta próba wykreowania siebie na kogoś, kim się nie jest, poprzez negację czy unieważnianie tych części, które uważamy, że nie są takie, jak mają być,
to jest wieczne zmaganie, to jest ciągle wysiłek, to jest ciągłe spięcie, ciągła kontrola, ciągle mało, bo nie da rady od siebie prawdziwej uciec. Jeżeli uciekniemy, no to znowu mamy spięcie, czy aby nam się na pewno udało, czy wszystko jest tak jak trzeba i żyjemy w permanentnym napięciu i w głodzie. W głodzie tego, żeby wreszcie móc być, żeby już ten cel osiągnąć. I to jest w poprzek tego, za czym gonimy. Czyli jeżeli uznamy, tak jak powiedziałaś, nie, uda nam się zaakceptować, przyjąć i obchodzić ze sferą emocjonalną, to wtedy nie musimy za niczym gonić. To wtedy możemy po coś sięgnąć, wtedy kiedy czujemy, że jest nam to potrzebne, a nie cały czas w napięciu, że jeszcze jeden stopień i jeszcze... Jeszcze. Jak odróżnić właśnie taką reakcję emocjonalną od tego, co myślimy na temat swoich emocji, odczuć, jaka jest w tym wszystkim różnica? No bo jednak my dość mocno, jako generalnie wydaje mi się społeczeństwo, jesteśmy w umysłach, jesteśmy w tej narracji, która cały czas w myślach się pojawia, jakby i ufamy temu bardzo i jakby na tym bazujemy. No to przede wszystkim, dlaczego warto umieć to rozróżniać? Jakby co możemy dzięki temu zyskać? Tak mi się pojawiło, ale no może zyskać, okej. Okay. Jakby dlaczego warto jest to rozróżniać i jakie mogą z tego dla nas płynąć osobiście korzyści? Może tak. No przede wszystkim poczucie, wewnętrzne poczucie wartości i spójności. Jeżeli mamy kontakt ze sferą emocjonalną i jeżeli umiemy identyfikować uczucia poprzez odczuwanie w ciele, tak? Czyli szukamy prawdy, a nie tego, co myślimy. Pomysły na temat prawdy. Tak, pomysły na temat prawdy. Na przykład jestem człowiekiem pozbawionym agresji. Mogę sobie myśleć. Okay. I naprawdę czuję się z tym fantastycznie. Kiedyś tak myślałam, że ja w ogóle nie jestem agresywna. Nie byłabym w stanie nikogo skrzywdzić. Tak. To jestem sobie w stanie to wyobrazić, bo to tak czułam. Okay. I myślimy sobie, że tak jest i przeżywamy wtedy to nasze wyobrażenie na swój temat do czasu, kiedy coś nas zaskoczy. Na przykład ktoś nam, nie wiem, stłuczkę spowodujemy, albo ktoś nam porysuje auto, albo ktoś na nas w sklepie nakrzyczy. Jesteśmy oburzeni, no jak to? Czyli rozróżnić swoje te emocje, o których myślimy, że są emocjami, od odczuwanych bezpośrednio, najprościej w ten sposób, że konsekwencją myślenia, że przeżywamy coś albo że czegoś nie mamy, będzie to, że będziemy mieć skłonność do oceny innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy będą przeżywać inaczej. Czyli to przypomnienie zewnętrzne, jeżeli na przykład jesteś zadowolona, tak? Czyli ja jestem zadowolona, że jestem człowiekiem pozbawionym agresji, idę do marketu i tam jest ktoś dużo agresywny, zachowuje się agresywnie w stosunku do mnie. Pierwszym odruchem będzie negacja tej osoby, będzie takie ocena, niezgoda i właściwie poczucie się lepsze. Tak. To ludzie gorszego gatunku. O. Po tym można rozróżnić, że przeżywasz swoje wyobrażenie na ten temat, a nie siebie. Jeżeli masz kontakt z emocjami, to zareagujesz zazwyczaj adekwatnie i masz i nie musisz myśleć o tej sytuacji. Czyli jeżeli wiesz, że też jest w tobie agresja i że potrafisz tak się zachować, to i mając kontakt z czuciem, a nie z myśleniem na swój temat, to mamy taką sytuację, że zareagujemy i sytuacja się skończy. I to jest ta różnica. Taka najprostsza. Inaczej rozróżniać możemy, weryfikując. Możemy sobie na przykład zrobić eksperyment, do którego zachęcam. Możemy sobie myśleć na swój temat bardzo różne, fajne rzeczy. Tak. I możemy
zrobić sobie takie ćwiczenie z czuciem ciała, czyli wejść w obecność, w oddech, w odczuwanie ciała i wyobrazić sobie jakąś sytuację, której nie lubimy. I sprawdzić, jaka reakcja w ciele. Czy na pewno rozluźniająca. Jeżeli jestem na przykład człowiekiem, który już nie ma agresji, jest wyłącznie życzliwy i otwarty na wszystko i wszystko z miłością traktuje, to proponuję, żeby sobie w ramach eksperymentu wejść w czucie ciała i wyobrazić taką sytuację, która jest przykra i sprawdzić, czy ciało zareaguje, czy też nie. Jeżeli mamy w miarę dostęp do czucia, do odczuwania, to mamy gwarancję, że zareaguje. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się nie spieli na wyobrażenie jakiejś agresywnej czy zagrażającej sytuacji. I to są dwa takie najprostsze sposoby. Ja nawet film, gdy oglądam, jest jakaś właśnie agresja czy coś, no to z trudnością oglądam, prawda? No bo odczuwam jakby to wszystko, więc jakby myślę, odpowiedź przychodzi od razu, automatycznie, tak sobie myślę, że to myślę sobie na ten temat. No i jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, bo wydaje mi się ważne, że też testem na to, czy jesteśmy rzeczywiście w błogim nastroju wszechobecnej akceptacji, czyli w myśleniu o sobie, czy w odczuwaniu siebie, jest reakcja otoczenia. Bo jeżeli jesteśmy w miarę w równowadze, w takiej przytomnej równowadze, czyli w takim poczuciu siebie, z akceptacją, ze świadomością odczuwania i rezonowania emocjonalnego na to, co się dzieje, to z dużym prawdopodobieństwem żadna reakcja otoczenia nas nie zaskoczy. Okay. A jeżeli jestem pozbawiona agresji, to mam gwarancję, że będę miała wokół pełno agresywnych ludzi. Piękne to jest. Czyli po prostu... Albo będę się skupiać na tych agresywnych rzeczach i po prostu będę się nimi bezwiednie zajmować, myśleć o nich. Czyli to, co najbardziej wykluczamy, tego będziemy mieć najwięcej, tak. Wbrew pozorom. Tak. Bo życie nam będzie pokazywało, no zobacz, jak na dłoni. Tak. Życie... Jej, niesamowite to jest. Ale też piękne, że... Tak, że się nie ukryjemy. Nie ukryjemy się i też wskazówka, że po prostu co się pojawia, to z tym od razu najlepiej na bieżąco pracować. Czyli o tych konsekwencjach, że nie powinniśmy czegoś odczuwać. Myślenie na ten temat. Jakie to może mieć konsekwencje, gdy właśnie wchodzimy w tą narrację, czyli zaczynamy wierzyć w te myśli, że nie powinnam tego czuć. No, takim fajnym przykładem, myślę sobie, jest historia osób, które musiały sobie radzić same w życiu, jako dzieci. Czyli były pozbawione opieki rodzicielskiej, w związku z tym bały się, tak? Bojąc się, nie mając oparcia i takiego poczucia, że są chronione, musiały zamknąć swój strach, swoją słabość, swoją bezradność w imię poradzenia sobie, bycia dzielną, radzącą sobie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te wszystkie narracje, że ja zawsze dam radę, nie ma takiej sytuacji, żebym z niej nie wyszła. Dokładnie, że jestem silna, zawsze sobie poradzę, kto jak nie ja, to są te wszystkie takie postawy. Nie ma problemu. Mnie to nie dotyczy. I wtedy konsekwencją takiej, jeżeli długo utrzymujemy taką postawę, utrzymujemy ją tak długo, dopóki życie nas nie zweryfikuje, będziemy trafiać na sytuacje, w których będziemy się czuć bezradnie. Czyli będziemy trafiać na takie sytuacje, które nam będą pokazywać, że czas na to, żeby przyjąć własną bezradność. Tak? Że wobec niektórych zjawisk, wobec niektórych sytuacji jesteśmy... Absolutnie nie mamy na to żadnego wpływu, nawet gdybyśmy bardzo chcieli i nie możemy sobie nie poradzić, tak? Czyli nie dać rady. A nie dać rady to znaczy potrzebować, tak? Czyli zwrócić się o oparcie, czyli odzyskać tę część, która była w dzieciństwie wykluczona. Jeżeli tego nie zrobimy, to konsekwencją
będzie to, że będziemy wikłać się w sytuacje z osobami, które potrzebują pomocy, a my nie jesteśmy w stanie im pomóc. Że będą nas jakby pokazywać się albo wikłać się w sytuacje, w których będziemy bezradni wobec niektórych okoliczności. Mm-hmm. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby życie pozwoliło nam, to tak można powiedzieć metaforycznie, na to, żebyśmy całe życie przeżyli, wykluczając tę część schowaną pod tą postawą w dzieciństwie. Taką bezradną w nas. Bezradną, słabą, potrzebującą, delikatną, wrażliwą, żywą. Jest jeszcze jedna konsekwencja, która myślę sobie jest najbardziej dotkliwa, przynajmniej z mojej perspektywy. To jest mianowicie fakt, że my nie jesteśmy, wykluczając jakąś część, nie jesteśmy w stanie żyć autentycznie. Czyli musimy grać, przynajmniej w tych miejscach, no w których dotykamy tej swojej słabości. I to jest coś, co jest największą stratą. Że nie możemy sobie pozwolić na luz, na puszczenie kontroli, na zaryzykowanie, na to, żeby zaryzykować jakąś porażkę, czy no nie ryzykujemy porażki dla porażki, tak? Ale że wliczamy te porażki do swojego życia jako też składową, a nie coś, co Matko Boska, to jest katastrofa. Bo to poczucie bycia w takiej sytuacji, w której nie możemy sobie na to pozwolić, jest uczuciem, czy jest przeżyciem, które tak naprawdę odpomina się z przeszłości. Wtedy to była katastrofa. Jako dziecko, jeżeli sobie nie poradziłaś, no to było niebezpieczne. Dzisiaj, w wieku dorosłym, czas na to, żeby przyjąć tę część i móc się oczywiście jakoś ją zintegrować i cieszyć się też tymi momentami, w których możesz potrzebować i nie musisz sobie radzić. Także tak. Nie wiem, dlaczego mnie tak jakoś zmuliło, tak, ale... Oh, no, przykład mój z życia. Bardzo mocno, to też tak ciekawe. Ale też jest to takie, nawet jak tak myślę sobie, że ten pomysł na to, że właśnie zawsze w każdej sytuacji muszę dać radę i w ogóle już sam w sobie powoduje spięcie po prostu, nie? Że to jest, że wiem, że będę musiała dać nawet radę, nie? Że jakby przyjęcie, pozwolenie sobie na to, że no nie muszę, że czasami będą sytuacje, że nie dam rady i to będzie okej. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz jest, bo w dobie mody na rozwój duchowy są intensywne ćwiczenia obecności. Jeżeli my nie mamy zgody na swoją emocjonalność, to możemy ćwiczyć 20 lat, zanim coś tam czegoś tam doświadczymy, dlatego że taka życie jest proste, można powiedzieć. Jeżeli my mamy zgodę na całą swoją emocjonalność, to my właśnie z tego powodu jesteśmy obecni. Nie ma powodu, żeby coś zaciskać, żeby coś zamykać, żeby się nieprzytomnie, nie wiem, uciekać, czy ciągle w napięciu szukać czegoś innego niż mamy w sobie. Czyli jeżeli chcemy się nauczyć obecności, jeżeli chcemy mieć dostęp do szerszych przestrzeni, to ta zgoda na tę naszą prawdziwą naturę, która nie zależy od nas i naszych manipulacji dookoła tego, jest wejściem w stan obecności i poszerzenie świadomości o te przestrzenie, które są akurat w takim procesie chciane i pożądane. Jak teraz to, Jolu, mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, że właśnie w tym momencie, nie, z tym pytaniem, to było tak, że tak właśnie poczułam i od razu takie właśnie były myśli, że matko, nie potrafię zebrać myśli, nie potrafię się zebrać i ten. I faktycznie to takie, że pomysł, że zawsze muszę dać radę, że przecież jeżeli ja prowadzę rozmowę, to muszę być po prostu cały czas
skupiona tak, i tak. W ogóle, i super zadawać pytania, i żeby wszystko tak płynęło i w ogóle. Tu po prostu przy takim pytaniu akurat życie pokazuje, że nie musi tak zawsze być. Bardzo piękne, zobacz. Więc teraz tak sobie myślę, że no nie musi tak zawsze być. I aż mi lżej, i aż teraz mi się umysł otwiera. Normalnie czuję, jak mi się odtyka. No, pięknie. No. Normalnie, o, życie mi dało piękny przykład na żywo. Właśnie, że nie muszę wszystko być zawsze taka trzeźwa, że czasem się po prostu straci tą czujność i jest okej. Okay. Żadna tragedia się nie stanie. Lepiej jest nam czuć radość, lepiej jest nam czuć te dobre emocje, które są przyjęte w społeczeństwie, bo też to wynika z tego, że jako dzieci, oczywiście jako dziewczynka, ja na przykład, no nie mogłam się złościć, bo już od razu słyszałam, że ty taka złośnica jesteś, jak mi się coś nie podobało, no to taka foszasta, nikt cię nie będzie lubiał, nikt cię nie będzie chciał i w ogóle, więc jakby dużo się słyszało tego typu informacji i dlatego gdzieś jakby mamy ten pomysł, że okej, to ja już teraz nie będę tą złośnicą, nie będę ten, i jakby to gdzieś spychamy w cień. I właśnie co się dzieje, kiedy właśnie dorastamy i czujemy, to wychodzi, po prostu ten cień próbuje cały czas, w jaki sposób możemy to z tym sobie poradzić i generalnie uświadomić sobie, że mamy zepchnięte w cień całą jakąś masę, że tak powiem, emocji, uczuć, że to wszystko gdzieś jest tam poupychane. Jak się do tego dobrać? Po pierwsze sobie uświadomić, że nasza natura jest bogata we wszelkie barwy. I że te emocje i uczucia potrzebne są wszystkie, żebyśmy mogli mieć wewnętrzne poczucie godności i stabilności. Nie ma możliwości, żebyśmy mieli poczucie wartości, takie stabilne, wewnętrzne, bez dostępu do całego spektrum uczuć, bez dostępu, bez szanowania tego, że mamy w sobie reakcje różnorodne, tak? Że możemy mieć ochotę zachować się nieładnie, w sensie agresywnie, czy być niemiłym, nieuprzejmym, tak? Czy mamy ochotę, nie wiem, nie brać udziału w jakiejś sytuacji, czy na przykład jest nam smutno z jakiegoś powodu, tak? Czyli bez uznania wartości naszej natury w całym spektrum, nie zbudujemy poczucia własnej wartości. Mówię o poczuciu wartości, a nie o myśleniu, że jestem wartościowa, bo to są dwie różne perspektywy. Więc jeżeli chcemy czuć się stabilni, jeżeli chcemy czuć taki wewnętrzny spokój, oparcie w sobie, to jest to absolutnie niezbędne. Ten dostęp do tych uczuć, do wszystkich, do całego spektrum naszych uczuć i emocji, jest niezbędny. I teraz jak się do tego dobrać, bo troszkę dookoła się do tego odpowiadam na pytanie. No tak, ale ważne jest, żeby to zrozumieć, żeby się móc do tego dobrać. Więc przede wszystkim myślę sobie, że warto pierwsze kroki robić w miejscu z kimś, kto umie pracować z emocjami i kto zna się na tym, czyli osoby, która jest wykształcona i ma wiedzę na ten temat. I próbować jakby sięgać do świadomości tego, co mamy stłumione i co wyparte czy zracjonalizowane, poprzez pracę z ciałem. Czyli to jest pierwszy element, że emocje musimy odczuć, a odczucie wiedzie przez ciało. Nie da rady odczuć poprzez głowę. Znaczy, da radę pomyśleć i odczuć, ale to już jest co innego. To już jest reakcja na nasze wyobrażenia czy jakiś koncept intelektualny, a nie bezpośrednio na to, co się z nami dzieje. Więc pierwszy etap to warto po prostu uświadomić sobie, że mamy te emocje i sięgnąć do czucia tych emocji, czyli do odczucia. Potem warto je wyrazić, czyli zadbać o to, żeby miało... Czyli jeżeli czuję smutek, to po prostu wyrażam to poprzez na przykład płacz. Tak. Albo przez to, że pozwalam sobie na to, że jestem smutny. Czyli nie próbuję szukać szybko, żeby się tego pozbyć, bo uczucia mają takie... Uczucia, emocje są tak... taką mają urodę,
że one, jeżeli im pozwolimy na to, żeby wybrzmiały, to one się rozpraszają. Czyli z emocjami, z uczuciami nie trzeba walczyć. Wystarczy je zacząć szanować. I wtedy płacząc czy smucąc się, tworzymy przestrzeń do tego, że ten smutek się rozprasza i pojawia się przestrzeń na przeżycie kolejnej emocji czy kolejnego uczucia. Jeszcze teraz mi się takie nasunęło pytanie, właśnie na przykład, jeżeli pojawiają się jakieś reakcje, na przykład, bo kiedy warto zacząć z tym pracować, czy kiedy warto zacząć uwalniać te emocje, na przykład, jakie mogą być symptomy tego, że właśnie z tym mamy problem? Na przykład, nie wiem, opowiem jakąś tam sytuację, jestem w towarzystwie, tak, i na przykład ktoś nagle wybucha taką potężną złością, zaczyna opowiadać o jakichś rzeczach i po prostu jest wręcz agresywny do wszystkich osób, które są gdzieś tam w towarzystwie i niektóre osoby wręcz nawet mówią, że ja czuję się atakowana i w ogóle, więc jakby to już jest taki pierwszy symptom, że ta osoba ma problem właśnie z czym? Trudno powiedzieć z czym, bo trzeba byłoby wniknąć pod tą złość i zobaczyć, co tam jest. Czy to jest jakieś rozdrażnienie z powodu frustracji, bezradności, nie wiem, pogubienia. Czy to jest jakiś zahamowany instynkt, czyli zahamowany instynkt libido, tak, frustracja jak najbardziej, ale to mniej. Raczej agresja. Czyli zahamowana agresja. Coś chciałam, na czymś mi bardzo zależało i nie udało się. Tak? Tyle przeszkód, że to się stało niemożliwe. I zostaję z taką bezradnością i wtedy jestem cały czas taka podminowana i każdy, kto się zbliży, oberwie, bo ta energia we mnie jest. Bo taki przysłowiowy przykład często się mówi, że no, na przykład jeżeli mam wyrażać właśnie te swoje emocje i uczucia, no to co? Na przykład pani w kasie siedzi, pokłóciła się na przykład z mężem i ona, okej, jest zła, no to wyraża złość na wszystkich klientów, wydziera się, jest nieuprzejma, niemiła i w ogóle. No właśnie, żeby też pokazać to, że to nie chodzi o nie to. Nie chodzi o to. Żeby więc Jolu, co by się rekomendowała? Co Jolu by się rekomendowała? No bo ja podejrzewam, że wiele osób właśnie nie potrafi sobie dziś poradzić z pewnymi sytuacjami. I właśnie bardzo często też słyszę, że ludzie opowiadają i mówią, Boże, widzę tak wiele zdenerwowanych ludzi, wręcz agresywnych, spotykam się w sklepie, stoję w kolejce, ktoś mnie szturcha wręcz, nawet nie powie, przepraszam, że poszturchnął. Że właśnie tego typu reakcje, jeżeli z tego typu reakcjami, że ja sama widzę, że ja jestem, że szturcham wszystkich, mam ochotę po prostu tylko szturchać wszystkich, wciskać się w kolejkę to co mogę zrobić, żeby sobie ulżyć, żeby sobie pomóc? O, na przykład coś takiego. Pierwszy krok to jest odreagowanie, czyli zadbać o to, żeby się wykrzyczeć w bezpiecznym miejscu, żeby gdzieś wyładować tę energię, żeby wypakować to, co nazbieraliśmy. To jest pierwszy krok. Drugi krok to jest zastanowić się, gdzie jest przyczyna, co się ze mną dzieje, tak? Czyli co powoduje, że takie stany mi towarzyszą. Jeżeli znajdziemy tę przyczynę, to warto się wówczas tym zająć. Czyli na przykład, jeżeli mówisz, czy mówimy o sytuacji, która się dzieje w tej chwili, że jest taki natłok takich, powiedziałabym, takiego straszenia poprzez media tym, co się dzieje, że ludzie, czy chcemy, czy nie, jeżeli oglądamy te wiadomości i oglądamy tego dużo, zaczynamy przeżywać to, co jest nam podane, to rodzi się w nas lęk, taki biologiczny lęk, uruchamia się instynkt samozachowawczy, tworzy się lęk przed śmiercią, którego nie możemy rozładować. Czyli nie ma nadziei, tak? No tak. Oczywiście tam różne są podpowiedzi, co jest nadzieją na to, żeby się nie bać, ale w tym momencie mamy sytuację, w której my będziemy wiedzeni tym instynktem, próbowali się bronić i on gdzieś w taki sposób, w postaci rozdrażnienia będzie się jakby na zewnątrz przejawiał. I teraz, żeby móc sobie z tym poradzić, trzeba by wyłączyć telewizor na kilka dni. Jestem przekonana, że nikomu się nic nie stanie z tego powodu.
i odreagować te emocje, czyli wyrzucić fizycznie z ciała całe napięcie, zadbać o to, żeby też się, nie wiem, rozluźnić, zadbać o ciało, żeby zadbać o to, żebyśmy mogli doprowadzić ciało do relaksu i dopiero z tego miejsca zastanowić się, czego się boimy. Czego się boimy i zastanowić się, w jaki sposób, tak, możemy sobie z tym poradzić. Ja mówię tutaj o, odnoszę się do zewnętrznej sytuacji, ale właściwie z każdą inną emocją jest dokładnie to samo. Czyli pierwsze odreagowanie, a potem poszukanie przyczyny. Jeżeli my się nie zajmiemy tą przyczyną, jeżeli ją unieważnimy, czy pominiemy, uznając, że nie warto, to wrócimy do tego stanu i będziemy dalej kumulować, aż do, nie wiem, jakiegoś wybuchu, jakiegoś aktu agresji, albo jeżeli mamy tendencję do tłumienia uczuć do siebie, czyli takiego tłumienia, zanim ono się w ogóle pojawi, to możemy się rozchorować. Także trzeba, myślę sobie, że warto wiedzieć o tym, że emocje trzeba udrożnić przepływ emocjonalny, czyli pozwolić na to, żeby one się pojawiały i wyrażały. Czyli takie po prostu jakby przyjęcie tego, że w tych emocjach nie ma nic złego, że wręcz one się pojawiają. Bo właśnie ten pomysł na to, że one są złe i że nie powinnam tego czuć, to jest w ogóle od czapy pomysł, że tak powiem. No nie jest to użyteczne w życiu, wręcz nam to jakby utrudnia ten naturalny przepływ i to, żeby normalnie żyć. Tak, jest nam o wiele trudniej. Utrudnia ten naturalny przepływ i powoduje, że przestajemy żyć, czyli przestajemy odczuwać reakcje na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce. Czyli możemy stać się maszyną, tak? Zadaniowo wykonać coś, nie czuć, ewentualnie przez jakiś czas poczuć euforię, a potem trafić z powrotem do drugiego biegu, żeby była szansa na równowagę, czyli w przygnębieniu. Jeszcze coś więcej na temat właśnie takiego rozpoznawania, bo nieraz właśnie nawet ludzie tak naprawdę może nie zastanawiają się nad tym, nie zadają sobie pytania, co ja tak naprawdę czuję teraz. Że na przykład są w jakimś stanie, właśnie wpadają w jakiś stan, jakąś taką, nie wiem, furię, że tak powiem, że wkurzają się na wszystko dookoła, a tak naprawdę, gdyby to rozebrać na czynniki pierwsze i gdyby zaczęli się siebie pytać, co ja tak naprawdę czuję, to by tam pod tym mogło być dużo różnych innych rzeczy, prawda? Więc jak to rozpoznawać w ogóle? Co możemy zrobić, żeby rozpoznać właśnie, w jaki sposób możemy rozpoznawać to, co ja tak naprawdę czuję? Znaczy pierwsze to na pewno zadać sobie pytanie, co ja tak naprawdę czuję, to co mi się pojawia. Bo często sobie w ogóle nie zadajemy takich pytań, nie? I to jest też to, że... Nie zadajemy sobie tych pytań i myślę, że z tego powodu, że jest tendencja do tego, że uczucia są czymś niepotrzebnym. Jakimś, nie wiem, atawizmem, który trzeba uwolnić i albo żyć w szczęśliwości, albo po prostu się nimi nie przejmować. Tak, to mniej więcej takie dwie tendencje ja osobiście obserwuję. Zadać sobie pytanie i popracować troszkę z tymi emocjami, czyli żeby nie, czyli potraktować poważnie fakt, że czujesz, tak? Czyli jeżeli wpadam w furię, to z dużym prawdopodobieństwem, mówię o furii, czyli takim wybuchu, z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli to nie jest jakiś rodzaj jakiegoś zakłócenia charakterologicznego, to pod spodem jest bezradność. Bezradność, jakiś ból, jakaś pustka, jakieś takie pogubienie, nieumiejętność znalezienia w sobie oparcia do zareagowania na sytuację. Czyli pamiętajmy o tym, że ta furia to nie jest, bo my też bardzo często traktujemy to w relacjach. Nie, jeżeli ktoś się złości, ktoś się ze złości albo ktoś wybuchnie, to traktujemy to przeciwko sobie. Tymczasem jest ta informacja najczęściej, że człowiek, który w taki sposób się zachowuje, ma jakiś wewnętrzny kłopot, z którym sobie nie radzi. Czyli zadać sobie pytanie i sięgnąć po, no nie wiem,
po jakieś informacje do tego, w jaki sposób odzyskać czucie ze sobą, swoje czucie, odczuwanie, doświadczanie uczuć i w jaki sposób je identyfikować. Bo my bardzo często mylimy myślenie o uczuciach z tym, co naprawdę czujemy. Mhm. Takim fajnym przykładem jest na przykład, jeżeli mówimy, tak, słyszałam kiedyś taką fajną historię, że moja koleżanka mówi: oj, bardzo, bardzo kocham. Bardzo kocham mojego partnera i bardzo, ale coś nie do końca wierzyłam w to, co mówiła, nie czułam tego i zapytałam, ale to możesz coś więcej powiedzieć? No tak, na tak mnie ściska, że mam tego. O, oh, wow. Tak, ja mówię, kocham, że aż mnie ściska, że mam. Bardzo ładne. Nie? Dla kogoś to jest oswojone, no wiadomo, że ścisk w przypadku nie jest miłością, bo miłość właściwie jest stanem, który rozluźnia ciało. Mm-hmm. Dlatego takie ważne jest, żeby wiedzieć, że identyfikować uczucia trzeba poprzez dostęp do ciała, do reakcji z ciała. Jeżeli, no, bo tak jak podałam w tym przykładzie, możemy myśleć, że odczuwamy coś, czy interpretować, czy myśleć o tym, że odczuwamy jakieś uczucie, tymczasem jest zupełnie inaczej. No, bardzo duża różnica. Ale jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, bo jeszcze mi się nasuwa jakby taka inna kwestia, bo rozmawiałyśmy tutaj o furii na przykład, nie? No bo tak wyobrażam sobie też właśnie, że i w dzisiejszej sytuacji w ogóle jakby spotykałam się też z takimi reakcjami, że na przykład ktoś totalnie jakby się na przykład odcina, izoluje, że generalnie, ale ja nie czuję nigdy złości, ja tam nie jestem, ten, w jaki sposób taka osoba, jeżeli ona już widzi, że coś jest nie okej, że dostrzegła, że to jest nie okej, no bo nic mnie nie złości, nic mnie nie smuci, jakby nie pojawiają się żadne, te właściwie nic nie czuję, co taka osoba może zrobić, w jaki sposób, co może zacząć robić, żeby do tego czucia zacząć wracać, bo widocznie, faktycznie jakby zaczęła tak na tyle, włączyła tych mechanizmów ogromnych, zaczęła tak wyłączać, tak spychać wszystko to, co się, te reakcje, które się pojawiały naturalnie, że gdzieś to życie już nie przepływa i nie ma tego czucia. Co taka osoba może zrobić na początek, żeby zacząć coś czuć? Bo nieraz ludzie dochodzą do takiego miejsca, że mówią, no ja już czuję w ogóle, nie wiem, no pustkę, nic tam nie ma w środku. Więc jest to rzeczywiście alarmujący stan już i warto, ja polecam skorzystanie z jakichś warsztatów, pracy z ciałem, warsztatów z oddechem, takim przywracającym taki nawyk, czy takie nabycie narzędzi do tego, do takiej samodzielnej pracy, czyli sprawdzić, co się dzieje z moim ciałem na skutek tego, tak, czyli wrócić jakby na skutek reakcji z otoczeniem, czy z tym, co się dzieje w nas też. Czyli nauczyć się odczuwać poprzez ciało. Czyli takim najprostszym, domowym sposobem może być to, żeby się skupić na oddechu i po prostu poobserwować jakie ciało, czy czujemy ciało, w jakich miejscach je czujemy, w jakich miejscach nie czujemy, co tam się dzieje. I troszeczkę taką techniką samoświadomości możemy też popracować, jeżeli mamy akurat taką predyspozycję. Jeżeli nie mamy, jeżeli jesteśmy niecierpliwi albo kompletnie nie umiemy się za to zabrać, to polecam skorzystanie z warsztatów, bo jest to po prostu prostsze. I nauczenie się takich technik, dzięki którym można będzie sięgać do tego swojego odczuwania. Ale jeżeli już jesteśmy wyizolowani, czyli nic nie czujemy, jest wewnętrzna pustka, to jest taki sygnał, że warto sięgnąć po pomoc kogoś, kto zna się na pracy z uczuciami, bo w kolejnym czasie może to niestety się skończyć jakimś stanem depresyjnym, ewentualnie poczuciem braku sensu i takiego chaosu w życiu. I to może bardzo ważne, że w takim stanie znieczulenia
pierwszą zdrową reakcją jest złość. Mhm. Czyli jeżeli mamy kontakt z uczuciem jakimkolwiek, to trzeba jakby uruchomić przepływ właśnie w tym miejscu. Tylko właśnie z powodu tego, że właśnie ta złość jest tak źle odbierana, że my tak właśnie bardzo patrzymy się właśnie, że coś jest złe, dobre, złe, dobre, złe, dobre, że nie przystoi, nie powinno się, no to tak naprawdę nie pozwalamy sobie na to, żeby to przepłynęło i żeby to poczuć. I też nie wiemy, w jaki sposób to zrobić dla siebie zdrowo, prawda, w zdrowy sposób. Myślę, że z tego powodu warto po prostu mieć wiedzę podstawową na ten temat, czyli czym jest nasza sfera emocjonalna i uczuciowa i jakie to jest ważne, żeby w ogóle w stabilny wewnętrzny sposób móc reagować na rzeczywistość. Bo jeżeli jesteśmy napakowani przekonaniami, że śmiać się to jest dobrze, a głośno może tak, ale nie zawsze. Nie zawsze. Można powiedzieć, że mamy angielski styl bycia i jesteśmy zawsze tak, w menuecie. Stonowane. Super. To jest, no niestety, to nasza kultura ma tutaj po prostu okropne błędy na ten temat. Nie wiem, dzisiaj dla mnie zadziwiające jest to, że jak ja czuję tą złość, to ja czuję, że ja żyję i ja nawet lubię czuć tę złość i sobie myślę, super, że ja to czuję tak, że to jest takie mocne w ogóle i to jest wow, żeby to jest cudowne w ogóle czuć, to jest faktycznie niesamowite, że się czuję, to jest, ja widzę taką potężną różnicę, że to jest nie do zamienienia, że to jest, tylko oczywiście jakby może być ten początkowy czas, kiedy ja faktycznie potrafiłam wręcz, no, jakby zarzucać tymi swoimi właśnie emocjami, że faktycznie reagować tak nadmiernie i nieraz nawet raniłam, tak? No bo oczywiście wybuchałam tą złością wszędzie, gdzie tylko można było. I tutaj jakby warto też jakby mieć to na uwadze, że są też inne osoby i żeby też uszanować emocje innych osób. Oczywiście, że tak. I to jest kolejny temat. Jeżeli my nie mamy dostępu do uczuć albo część tych uczuć wykluczymy, uczuć czy emocji biologicznych, to mamy gwarancję, że będziemy robić innym przykrość, że będziemy może czasem wybuchać, może czasem po prostu znieczuleni, rozumieć, ale co ci chodzi. Tak? Albo nie przesadzaj, nie powinnaś się czuć inaczej, przecież wszystko masz. Tak? Czyli bez tego szacunku do sfery emocjonalnej my nie wejdziemy w interakcje, które są konstruktywne, które są przepływem, w których możemy reagować na siebie w autentyczny sposób, biorąc pod uwagę uczucia innych osób. Ale żeby to zrobić, musimy być ze sobą w równowadze. Żeby być ze sobą w równowadze, musimy mieć dostęp do całego spektrum i szacunek do wszystkiego, co tam w nas jest, również i do tych emocji czy uczuć, które mogą okazać się niezbyt miłe. Tak, ja nawet właśnie to takie fajne określenie wczoraj użyłam chyba nawet, że to jest takie strzelanie na oślep wtedy, jeżeli ja nie szanuję wszystkich emocji, wykluczam je w ogóle, to później to po prostu wyskakuje i strzelam na oślep, więc po prostu wymierzam w różnych ludzi i właśnie wtedy wybucham jakby i tak, i ranię inne osoby w ogóle bez sensu. I często jeżeli czuję w ogóle, że to zrobiłam, no to mogę mieć nawet wyrzuty, że kurczę, niepotrzebnie wybuchłam i tak zareagowałam bardzo intensywnie, ale to też jeżeli już coś czuję, bo jeżeli już mam totalną znieczulicę, no to nawet nie wyczuję tego, że kogoś zraniłam, prawda? Tak, nie ma szans. No właśnie, to też jest. Nawet jeżeli będziesz o tym wiedziała, to specjalnie to też cię nie obejdzie. Wyprę, albo nie będę chciała tego widzieć. Piękne mechanizmy w ogóle mamy w sobie, to jest cudowne. Cudowne, tak. Ale zdecydowanie lepiej jest czuć niż nie czuć. Zdecydowanie. Oj, no tak, no bo jest całe spektrum wtedy, a nie, że właśnie wszystko powypierane i niepozwolone. Zdecydowanie lepiej jest czuć niż nie czuć, bo nieczucie to jest bycie maszyną. Czyli zdecydowanie lepiej jest być człowiekiem, przeżywać i doświadczać i cieszyć się życiem,
ale kiedy trzeba smucić się, czy rozgniewać i postawić granice, czy czegoś się domagać, wymagać, niż nie czuć i wszystko zrobić na chłodno, bo wtedy zamieramy. Po prostu energia w nas zamiera, a ponieważ energia życiowa nie zamiera, nie umiera, dopóki żyjemy fizycznie, to niestety przejawia się poprzez ciało w postaci różnych chorób. I tutaj warto o tym wiedzieć, że stłumione emocje, stłumione uczucia, niewyrażone, nieuznane, jakby nieprzyjęte w takiej pełnej akceptacji, potrafią zrobić dużo problemów na poziomie fizycznym. Żyjemy w czasach, w których wszystko musi być piękne, właśnie musimy czuć same dobre emocje, że nie ma tych złych i w ogóle, że jakby są generalnie te negatywne emocje i my ich nie chcemy czuć, nie chcemy tego widzieć i jakby ta nasza narracja cały czas, właśnie ten podział, że jest coś negatywnego i pozytywnego. Co ja byś powiedziała na ten temat? Czy są właśnie, czy faktycznie tak jest, że są pozytywne i negatywne? Czy ten podział jest w ogóle sensowny? Czy my sobie nie robimy nim czasem więcej krzywdy? Bo właśnie mówiąc, nazywając coś, że coś jest złe i tak dalej, no to po prostu my to z natury będziemy chcieli wykluczać, prawda? Tak. No, ta perspektywa oceniania z naszej własnej perspektywy jest charakterystyczna dla poziomu świadomości na rozmytego i egocentrycznego poziomu świadomości, czyli wąskiego postrzegania i wąskiego rozumienia świata, takiego ksobnego. Czyli nam się wydaje, w tych przestrzeniach, w wąskich przestrzeniach świadomości, wydaje nam się, że to my decydujemy o tym, jak świat wygląda, jak świat, jakie reguły mogą tym światem, nie wiem, zawiadować. I wydaje nam się, że to my to robimy. Tak? Więc z tych przestrzeni można powiedzieć, no zawsze będziemy tak wartościować, bo wydaje nam się, że po pierwsze postrzegamy świat jako coś, co nam się na rozmytym poziomie należy, szczęśliwość i cała reszta, ten dobrostan. Na poziomie egocentrycznym będziemy uważali, że my sobie możemy to zdobyć, ale ma to być tak jak my, więc to poukładamy po swojemu. Tak? I z tych przestrzeni no, można powiedzieć, no można próbować, ale natura jest troszkę większa, czy wielowymiarowa. I te pomysły są po prostu, niezależnie od tych pomysłów, co jest dobre, a co złe, wszystko jest potrzebne. Żeby było światło, musi być ciemność, tak? Żeby była radość, musi być też smutek. Żebyśmy mogli żyć w wielu kontekstach, czy w wielu jakościach, też musimy mieć możliwość doświadczania różnych sytuacji. Nie będziemy... To tak jakbyśmy wymyślili sobie, że możemy się cieszyć jednym utworem muzycznym przez całe życie. I to nam wystarczy i to nas będzie uszlachetniać. No, nie będzie. No nie. Czy oglądać jeden film tak, na przykład. Albo żeby wszyscy byli podobni do nas. Nie patrzysz, a to całe życie wszyscy tacy sami. Tak. Dramat. To jest perspektywa tych dwóch poziomów świadomości, która niestety no, implikuje taki sposób rozumienia. A ponieważ większość z nas funkcjonuje w takich przestrzeniach, w związku z tym to staje się normą, która determinuje jakości w edukacji, w nauce i tak dalej. Czyli myślimy w sposób, który jest kompletnie nieadekwatny do realiów. Wiesz, Jolu, co mi przyszło na myśl, to stwierdzenie takie, bo to jest takie często właśnie nawet w coachingu czy w różnego rodzaju technikach psychologicznych stosuje się coś takiego, że zamień słowo problem na słowo
nawet wyzwań albo coś takiego. Czy to też nie jest trochę takie, że bo problem to się kojarzy z czymś negatywnym, tak jakbyśmy mieli znów mieć życie zupełnie bez problemów, że teraz tak to poczułam, że to też jest w pewnym sensie okłamywanie siebie, oszukiwanie, jakby budowanie kolejnej iluzji, że życie przecież możesz prowadzić życie, które będzie totalnie bez problemów i nic ci się nie będzie negatywnego przytrafiało. To jest znów taka trochę narracja, tak to jakoś teraz jeżeli mi się towarzyszy, tak, jeżeli towarzyszy temu taka narracja, to na pewno to masz absolutnie rację. To zmień problem w wyzwanie, czy w szukanie rozwiązania, ono ma sens, jeżeli człowiek jest uwikłany w przeszłość i nie może się z tego wydostać. Wtedy pokazanie takiej perspektywy może spowodować wyjście z takiego... Czyli może być zdrowe, tak to nazwijmy. Może być zdrowe, ale to zależy też od kontekstu, bo jeżeli każdy problem chcemy... Zawsze, za każdym razem, jeżeli nie używam słowa problem. No to nie. Czyli to jest takie na siłę wybielanie życia, tak bym to nazwała. Niestety. Okay. Czyli też to jest jakiś pomysł, że może być inaczej. Może być inaczej, ale przeżywanie tej jakości, tej innej jakości, zupełnie nie tędy wiedzie droga do tego. No, czyli zamiast na zewnątrz ciągle ścigać to, czego jeszcze nie mam, bo zawsze czegoś nie będę miała, bo odeszłam od siebie prawdziwej. No nie? Czyli powrót do siebie daje tę inną jakość i wtedy ta aktywność ma kompletnie inne walory. Jest, płynie gdzieś z głębi duszy, jest taką wewnętrzną prawdą, która tak naprawdę może być materializowana w życiu w sposób taki, który daje radość, który pomimo wysiłku czy pomimo różnych przeszkód po drodze daje też satysfakcję i takie poczucie, że, no, że jest się spełnionym. Bo się realizuje coś, co wynika z ciebie, z głębi duszy twojej, tak? Tak można to nazwać, a nie jakiś zewnętrzny pomysł, bo wszyscy tak robią i ten ma sukces, a ja nie. To ja też tak chcę. Jejku, ale tak nawet myślę sobie, że jest tak dużo takich jakby przestrzeni w ogóle w naszym życiu, gdzie my faktycznie z pomysłu żyjemy i się kierujemy pomysłem. Nawet teraz tak myślę, że będę jakby taka bardziej jakby też uważna na to właśnie, czy to jest pomysł, czy to faktycznie jest rzeczywistość. Czy to jest prawda, a nie, że ja sobie coś próbuję tam jakąś znów kolejną jakąś iluzję stwarzać. To jest faktycznie... No mega ważne, żeby to w ogóle umieć to rozumieć. To jest bardzo właśnie też tutaj ciekawe takie pytanie, jak odróżnić tą reakcję emocjonalną od uczuć, które powstają na bazie przekonań, bo ja myślę, że my to też często mylimy. W jaki sposób możemy to odróżniać? Czy są jakieś takie jakby kluczowe elementy, na które warto jest zwrócić uwagę, czy nawet co może nam się pokazać, jakieś detale? Może nam się pokazać na przykład reakcja na trudną sytuację, którą napotykamy, czyli w pierwszym odruchu czujemy sprzeciw na przykład. Ignorujemy ten sprzeciw, wchodzimy w myślenie, że ja przecież tutaj jestem ponad to. Okay. Tak? Spokojnie wytłumaczę to, tak? Czy wytłumaczę, czy rozwiążę na spokojnie sytuację, gdzie jest potrzebna energia, żeby zareagować, żeby gdzieś ten ruch był w kierunku rozwiązania, a nie spacyfikowania czy stłumienia. Czuję to. Jaka to jest w ogóle... Wow. Tak nawet myślę, czy z życia jakiś przykład mam nawet mnóstwo. No nawet teraz, prawda? No, że pomysł, no bo tu muszę dać radę i ten, a tu rozpadam się, nie wiem co dalej i w ogóle, więc no, zamiast jakby sobie odetchnąć to gdzieś cały czas umysł, tu już na baczność, więc takie no, przekonanie, że muszę dać radę, że muszę super i no to jest faktycznie niesamowite to jest, że w większości żyjemy w głowie, ale właśnie, no to teraz jeszcze takie pytanie, na co jeszcze tak zwracać uwagę, bo tak myślę sobie, że już jakieś informacje tutaj Jolu przekazałaś,
jakie są różnice i w ogóle, więc jakby myślę, że jakby osoby, które będą słuchały, będą wyczują sobie tą różnicę, ale jeszcze właśnie na co mogą zwrócić uwagę, żeby właśnie przyłapać się na tym, że ja lecę z głowy, tak, że ja jestem w umyśle, jakby, że jestem w tych przekonaniach, w jakimś pomyśle na swój temat, a nie w odczuwaniu. Jeszcze takie właśnie jakby takie sedno, na co zwrócić uwagę, jak mogę się przyłapać na tym, że tu i teraz jakby sprawdzić, czy oddycham. Do oddechu, okej, okay. No właśnie, co mogę zrobić w tej sytuacji? Powrót do oddechu i sprawdzić, co czuję. Czyli znów zadawanie sobie pytań, bycie takim czujnym. Tak, uważnym. No bo tak, no bo my często lecimy z automatu, tak. To jest po prostu niesamowite, że w ogóle jakby... Nawet jeszcze do dzisiaj tak widzę, że wielokrotnie jest tak, że gdzieś lecę i ten i dopiero po jakiejś chwili, dopiero... ale co się tak naprawdę dzieje? I dopiero wracam jakby do odczuwania i wychodzę z umysłu i z pomysłu, z myśli i dopiero wracam do czucia. Myślę sobie, że też nie ma sensu zadawać sobie takiego zadania, że zawsze musisz być obecna, czy czujna, czy... To też kolejny wiedzieć. Może być pomysł. To jest kolejny pomysł i znowu jesteś spięta. Nie jest możliwe cały czas być w jakimś stanie. Tak? O Boże. No tak. Kolejny pomysł. No cudowne. To jest cudowne. No i takie mam taką, no bardzo dobrze. Myślę sobie, że jeżeli to zaakceptujemy, to łatwiej nam będzie puścić to. Tak. Czyli sobie zadamy, że znowu jakoś musimy. Mam tendencję do tego, że po prostu lecę z automatu i no, tyle. Wszyscy mamy taką tendencję. No i aż mi lżej. Znów potwierdzam sobie, że jest lżej. Myślę sobie, że to jest łatwiejsza w ogóle droga też, podążanie za tym, co płynie. Tak. To jest prosta droga, aczkolwiek bardzo wymagająca, bo w kulturę mamy w drugą stronę, czyli to są dwa różne kierunki w poprzek. To jest bardzo budująca droga, która daje poczucie spójności, w związku z tym poczucie wartości, takie wewnętrzne jest stabilne, niezależnie od tego, kto ci powie, co na twój temat, czy niezależnie od tego, co się zdarzy. Tak. I to jest droga do poczucia spełnienia w życiu. Bo jeżeli jesteśmy w zgodzie ze sobą, to realizujemy to, co z nas wynika, z takiej naszej wewnętrznej prawdy, a to zawsze jest doświadczane jako dostatek. Czyli jeżeli my idziemy za tym, co z nas, a nie z zewnętrznych pomysłów, to jesteśmy spokojni, bo jakby żyjemy w zgodzie ze sobą, w spójności i pozwalamy życiu manifestować się przez to, w jaki sposób żyjemy. Jeżeli idziemy z tego kulturowego automatu za pomysłami, jak powinno być, to musimy siebie zamknąć, bo mamy gdzieś na zewnątrz ten pomysł, czy ten cel wyznaczony i gonimy aż do poczucia wypalenia, czyli do takiego momentu, w którym nie mamy już siły na nic, bo jakby no, unieważniliśmy naszą prawdę, no, czy dostęp, zamknęliśmy dostęp do prawdy wewnętrznej. Także życie może być proste, ale one w prostocie to nie jest, że luzik łatwo dzisiaj sobie włączy następnego autopilota i wszystko jest proste. To tak nie działa. Ono jest proste, ale wymagające. Natomiast jakość życia, która płynie z tego, że idziemy w zgodzie z tym, co wewnątrz nas jest z naszą własną naturą, jest nieporównywalna do wszystkich zdobyczy zewnętrznych. Bo nawet jak sobie tak przypominam i swoje wcześniejsze sprzed wielu lat reakcje, to najczęściej było tak, że jeżeli chciałam coś zrobić, czy nawet jeżeli coś zrobiłam, to patrzyłam na reakcje wszystkich dookoła, a nie tak naprawdę skupiałam się na tym, co ja czuję w danym momencie. A dzisiaj faktycznie, kiedy robię to, co czuję, to tak naprawdę ta reakcja z zewnątrz już nawet nie jest taka istotna. I to daje taką niesamowitą w ogóle jakąś właśnie pewność.
poczucie wartości. Że myślę sobie, że to jest faktycznie niesamowite, ale no jakby to przejście właśnie, żeby zaufać temu swojemu czuciu, no to jest, to wymaga pracy, no, tak, wymaga poświęcenia, czasu zaangażowania się w siebie, zaangażowania się w samego siebie, w swój rozwój. Myślę, że pierwszą ważną rzeczą jest wiedza na ten temat, a drugą ważną rzeczą jest to, że my nie robimy sobie tego sami. Tej ucieczki od siebie, od tych prawdziwych, autentycznych zasobów, nie wybieramy świadomie. To się dzieje na skutek środowiska, w którym się rodzimy i w którym dorastamy. Więc musimy się jako dzieci musimy się dostosować do możliwości naszych opiekunów, czy rodziców, opiekunów, nauczycieli i tak dalej, żeby przetrwać. Czyli tę naturalną, autentyczną otwartość, kreatywność, kochanie, tak? Reagowanie wszystkimi uczuciami na to, co się dzieje, musimy gdzieś pozamykać, żeby w tym niesprzyjającym środowisku przetrwać. I potem idziemy z tym schematem w życie, no i niestety, tak? Musimy się uczyć z powrotem, jakby wracać do tej naturalnej, pięknej natury człowieka. Bo myślę sobie, że jest zachwycająca. Tak, Boże, ja sama właśnie wiem, ile razy jest tak, że właśnie gdzieś pojawia się ta moja spontaniczna reakcja i w ogóle, i aż czuję, że mnie to nawet zawstydza już w pewnym momencie, że ja się, nie wiem, zaczynam śmiać, że jestem radosna, że to, że tamto, i od razu już mam, właśnie pojawiają się te myśli, że za chwilę ktoś mi powie, że nie śmiej się tak głupio, a co ty się tylko tak chichrasz i w ogóle, więc jakby gdzieś faktycznie jakby z tym trochę się człowiek zmaga właśnie, że za chwilę może się pojawić ta reakcja, która się zawsze pojawiała kiedyś, nie? Ale warto ryzykować, warto podejmować to ryzyko. Ryzyko w każdej dziedzinie. Tak. Absolutnie w każdej. Tak. Absolutnie w każdej. Pamiętam tak, no bo są sfery, w których jest łatwiej. Każdy ma jakąś sferę, tak, w której łatwiej, w której trudniej. No tak. Ja na przykład miałam takie doświadczenie, że musiałam być grzeczna. Znaczy taka grzeczną dziewczynką byłam. To było gratyfikowane. W związku z tym dla mnie bycie niemiłym, tak, niemiłą, czy powiedzenie przykrej prawdy komuś, czy skonfrontowanie czegoś, naprawdę było nie lada wyzwaniem. Długie lata pracowałam nad tym. Przyszedł taki moment, w którym mój szef, mieliśmy konflikt interesów, powiedział do mnie przykrymi dość słowami, mówi: ty Toporowicz, ty nie jedź do tego dyrektora, bo ty masz niewyparzoną gębę. I ja w tym momencie pomyślałam sobie, no mam. To mi nie przeszkodzi. Wow. I to był pierwszy moment w moim życiu, w takiej historii rzeczywiście zmagania się z tym nawykiem, trzymania się w tym byciu grzeczną, miłą i taką, żeby nikomu nie zrobić jakiegoś kłopotu, został puszczony od tego momentu. Czyli to przychodzi taki moment, w którym decydujemy, że okej. Mogę być każda, bo w realiach jesteśmy, tak naprawdę mamy całe spektrum możliwości. Nie ma człowieka, który zawsze jest miły i zawsze miło myśli i zawsze miło czuje, chyba że jest odcięty od uczuć, to wtedy tak sobie wyobraża, że tak jest. Tak. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam jeszcze coś dodać, ale to już nie chcę, może nie, żeby się nie nagrywało, ale ja nawet w malowaniu, Jolu, w malowaniu nawet, próbowałam ułożyć siebie, że ja powinnam malować w jakimś charakterystycznym stylu, że powinnam, że patrzę na inne malarki i one są takie charakterystyczne, białe, jaśniuteńkie i w ogóle, a ja takie kolorowe, każdy z jakiejś innej parafii i w ogóle. I w pewnym momencie przyszło mi coś takiego, że
taka jestem. Jestem taka po prostu, kolorowa właśnie, tak. Z innej parafii. Jestem zakręcona i zawsze byłam. I sobie myślę, i kurczę, i taka jestem. No i trudno. I jak taka to, będę. Jak to trudno? Ja tak sobie powiedziałam. Wyobrażasz sobie wszystkie malarki. No nudno by było, gdyby wszyscy byli tacy sami. No to by było straszne. Ale to jest piękne, że jesteś no, właśnie tak, taka. Tak, tak. No i, ale to że jest niesamowite, się... że nawet w takiej dziedzinie, ja mówię takiej, w kreatywności, w tworzeniu, człowiek się potrafi sam kastrować normalnie i ucinać i po prostu musisz być jakaś. Nie musisz. I to jest to piękne. No, tak.